To jest następca Night Online. Nie wiem, czy grałeś kiedyś w Night Online. To jest taka giga stara giereczka. Znaczy tutaj do miasta to wracasz teleportem. No ja nie, tu chyba nie mogę cię innych graczy zabić. Tu się dużo bardzo w tej grze w party bije, wiesz? No tu jest... W tej grze jest taka kultura, że jak sobie bijesz spota i ktoś przychodzi, to żeby było łatwiej, to go zapraszasz do party. Później się robią na spotach takie party 10-osobowe. No tak sobie bijesz totalnie z randomowymi ludźmi, nie? No ale patrz, że się męczy z jednym mobkiem, nie? Solo. W party to jest dużo lepiej. Ta gra mi się o tyle podoba, że no się po prostu grinduje, nie? Questy polegają na zabijaniu tylko mobków. No patrz, jak ja się długo z jednym mobkiem męczę, nie? Solo. Kurde, miałem nadzieję, że tu jakieś party będzie, a tu nikogo nie ma. Dobra, pójdę najpierw, oddam te questy i biję level. Może jakieś itemy dostanę i wtedy spróbuję na te ogry. Ja tu expa sporo dostanę. Complete. O, są itemki nowe, zajebiście. Dwa levele chyba wbiłem i są nowe itemki. Że powinno być. Kurde, ale łuk by się przydał, nie? Bo z tego, że dostałem item, kurwa, damage nie robię. To jest następca takiej gry jak Night Online. O, nie każdy zna tą grę, bo ona w Polsce jakoś nie była mega popularna. Głównie z tureckiej community. Ale wczoraj, jak nowy serwer wystartował, to na Twitchu oglądało tę grę 40 tysięcy osób. Czaisz? Wystartowały dwa nowe serwery. I na tym serwerze, na którym ja gram, było dodatkowo 45 channeli. Że ta gra ma giga mocy community. Szkoda tylko, że kurde damage nie robię. Musiałbym gdzieś mana potki wpakować, ale nie mam gdzie. Mam dopiero 23 level, a już mi slotów brakuje. A, tu mam mana potki. 4-5, to mogę dać tutaj, tego na razie tak nie używam. No to bije po 78, a to? 97. Giga ciężko idzie, przydałaby się jakaś broń lepsza. O, tu są te ogry. Two-handed. Czekaj, że one są mocniejsze. Oj, są chyba. O pierdole. Nie no, ja tego two-handed ogra to nie zrobię, nie? Najlepiej to by było broń ogarnąć jakąś lepszą. Tylko, że auction house chyba jeszcze nie działa. Nie wiem, może ludzie w mieście sprzedają te jakieś łuki. No bo tu nie ma lepszego, nie? Hunting bow. 38. No tu mam dopiero później questy. Tu jest broń. Muszę się dostać do tego NPC-a, żeby wziąć questa na ten łuk. No i tu później w tej grze też jest ulepszanie itemów, nie? Nie wiem co to jest. Kingdom. Election status. 26-22, tu było już. Zobaczymy, bo jak dostanę nowy walk, to powinno być dużo łatwiej. Bardziej, że o tej godzinie kurde nigdy party nie ma, nie? Chyba, że są na tych wyższych levelach już. No bo ludzie już pobijali levele. Nie jest napisane co daje w ogóle dexterity. Nie wiem, może zmienię channel na jedynkę? Chociaż wydaje mi się, że o tej godzinie i tak nikogo tu nie będzie. O, są typy. No i zajebiście. Mamy kumpli do party. Nie wiem, oni biją jakiś większy damage. Nie chcę, a bo on sobie zbiera, wiesz? On się tu w life skillowanie bawi. Kukurydzkę sobie zbiera.
Nie wiem, pa jak to szybko idzie, nie? A jak ja bym miał solo to bić, to bym tego nie zrobił nigdy. To jest też gierka zrobiona przez właśnie Turków. Głównie tu tureckie community jest. Ale gra jest zrobiona praktycznie 1 do 1 jak Night Online, nie? Ale miasta wyglądają praktycznie tak samo. Czy dobrych to nie wiem, no bo graficznie to ta gra dobrze nie wygląda. No nie, to lepsze skille są wszystko. Ja też gram na najniższych ustawieniach, nie? Czekaj, czy coś się zmieni jak dam na ultra? No. Kurwa. No zmieniło się jak dałem na ultra, nie? Aż mi się kurwa postać zacięła. No i chuj, wpadłem gdzieś. Puświe. Nie ma tu unstacka żadnego. Czekaj. Że relognę. Co ciekawe, w grze jest też zaimplementowany element blockchaina. Możesz stokenować twoją postać i wystawić na sell w formie NFT. Lepiej wygląda na ultra, no ale niestety nie da rady. Od LSS-a nie mam, a ten od AMD to jest takie gówno, nie? Padam performance. Gra wygląda jak gówno. Piksele kurwa widać. Nawet jak dam quality to wygląda jak gówno. AMD to jest taki syf. Bardziej do Lineage'a. Z grindownik. Tu questy polegają tylko na zabijaniu mobów. No, zarąbiście, dostałem nową broń. I teraz chyba muszę się wytepać stąd. Tu już raczej więcej questów nie będzie. Dorian Castle. Oj, oj. Ale tu ludzi. 68 powera. A ja mam jaki łuk? 4-2. Fajny łuczek. A za ile on jest? Oj, oj. Ty, stać mnie na niego. Dobra, biorę go. Jak się kupuje? Kupiłem. Dexa muszę dodać. Oj chuj. Nie mam Dexa, jeszcze levele muszę wbić. Ajajaj. No i dobra. I tu chyba już będą questy.